Ostatnie lata były dla archeologii czasem wielu interesujących odkryć, których dokonano w różnych miejscach na całym świecie. Prehistoryczne struktury zatopione pod wodą lub zakopane w piasku, a także Marmite dei Giganti to tylko niektóre z niedawnych odkryć archeologicznych. I dokładnie o nich porozmawiamy w dzisiejszym filmie. Ale najpierw przypominam o subskrypcji naszego kanału. Mamy w zanadrzu jeszcze wiele ciekawych znalezisk, których na pewno nie chciałbyś przeoczyć. A teraz, bez zbędnego przedłużania, oto jedne z najbardziej oszałamiających, najnowszych odkryć archeologicznych. Najstarsze mieszkanie Wikingów. Jakiś czas temu eksperci ujawnili we wschodniej Islandii istnienie dwóch domów z epoki Wikingów lub tego, co z nich zostało. Jeden z nich poprzedza do niedawna znane jako najwcześniejsze osiedlenie się ludzi w tym regionie o ponad 70 lat. Zostały odkryte przypadkowo na początku XX wieku, ale pozostały niezbadaną tajemnicą aż do 2015 roku. Długi dom jest jednym z największych na Islandii. Ma długość około 30 metrów. Jest to również najbogatszy długi dom, jaki kiedykolwiek wykopano na Islandii. Znaleźliśmy 92 paciorki i 29 srebrnych przedmiotów, w tym monety rzymskie i bliskowschodnie, powiedział Bjarni F. Einarsson, kierownik wykopalisk. Co ciekawe, farma zbudowana jest na ruinach jeszcze starszego długiego domu. Opierając się na datowaniu radiowęglowym i innych dowodach, szacuje się, że została wybudowana w roku 800, dekady przed tym, jak uchodźcy morscy osiedlili się na wyspie, czyli około 874 roku naszej ery. Prawdopodobnie była to osada sezonowa lub obóz zajęty tylko latem i być może jesienią przez robotników z okolicy. Hiszpański Stonehenge. Brutalne lato spowodowało spustoszenie dla wielu obszarów wiejskich w Hiszpanii, ale jeden nieoczekiwany efekt uboczny najgorszej suszy w kraju szczególnie zachwycił naszych archeologów. Po ponad 50 latach wyłoniła się w hiszpańskiej prowincji Carese megalityczna budowla Dolmen de Guadalperal. Kamienny krąg, nazywany hiszpańskim Stonehenge, liczy około 7000 lat. W latach 60. XX wieku hiszpański rząd za czasów dyktatury Franco zalał dolinę wraz z budowlą wodą w celu zbudowania zbiornika Valdecanas i zapory. Po spędzeniu ponad pół wieku pod wodą, Stonehenge pojawił się ponownie w 2019 roku. Pierwszy raz dolmen z Guadalperal został odkryty w 1925 roku przez niemieckiego antropologa i archeologa amatora Hugo Obermayera, który dokonał dogłębnych obserwacji. Zauważył wówczas, że symbole i wyryta na kamieniach, między innymi ludzka postać i wąż, sugerują, iż było to miejsce kultu. A ludzkie szczątki, znalezione w wielu z nich lub w pobliżu wielu, doprowadziły do często cytowanej teorii, że mogą to być grobowce. Bardzo przypominają kamienne kręgi ze Stonehenge w Salisbury w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu dolmeny nazywane są hiszpańskim Stonehenge. Chociaż jest ich wiele, rozsianych po Europie Zachodniej, nie wiadomo wiele o tym, kto je wzniósł. Ujawniono tajemnicę tunelu opactwa Paisley. Przez całe lato 2019 roku zespół archeologów pracował nad zakończeniem wykopalisk w XIV-wiecznym tunelu. Eksperci odkryli, że jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych tuneli w Szkocji był 100-metrowy drenaż pod Paisley Abbey. Wiedzieli oni o dobrze zachowanym tunelu od setek lat, ale wielowiekowa tajemnica tego, gdzie się kończy, nigdy nie została rozwiązana. Aż do teraz. Zespół odkrył dobrze zachowany kamienny łuk, wyznaczający dokładny punkt,
którym Dren i jego zawartość wpadały niegdyś do rzeki Kart. Tunel, przypuszczalnie długi na około 100 metrów, kończy się około 3 metrów od brzegów dzisiejszej rzeki, która w momencie budowy odpływu byłaby szersza i płytsza. Lider wykopalisk, Bob Will z Guard Archaeology, powiedział: "Znaleźliśmy więcej niż się spodziewałem i jest to naprawdę ekscytujące. Często tego typu kanalizacje znajdują się na obszarach wiejskich, a nie miejskich, gdzie będzie presja na grunty nad nimi. Ale biorąc pod uwagę liczby budynków w tym miejscu na przestrzeni wieków, stan tej kanalizacji jest niesamowity." Neolityczne Woodhenge. Słyszeliśmy już o Stonehenge, a czym w takim razie jest Woodhenge? Wykopaliska archeologiczne w kompleksie Perdijoé w dystrykcie Évora w Portugalii zidentyfikowały unikalną strukturę w prehistorii Półwyspu Iberyjskiego. To neolityczna konstrukcja składająca się z 6 kręgów z drewna, która prawdopodobnie została zbudowana około 4,5 tysiąca lat temu. Monumentalna drewniana konstrukcja, której fundamenty pozostały o okrągłym planie i średnicy ponad 20 metrów, to konstrukcja ceremonialna, typ konstrukcji znany tylko w Europie Środkowej i na Wyspach Brytyjskich. Odkrycie to wzmacnia i tak już wysokie naukowe znaczenie kompleksu Perdijoé w międzynarodowym kontekście badań nad neolitem europejskim. Masywna konstrukcja ukryta na widoku. W połowie 2016 roku, dzięki technologii satelitarnej i dronowej, naukowcy odkryli masywną strukturę zakopaną w piaskach słynnych na całym świecie ruin Petry w Jordanii. Budynek wielkości mniej więcej basenu olimpijskiego został znaleziony dosłownie ukryty na widoku na południe od centrum miasta, a archeolodzy przez 200 lat nie potrafili tego dostrzec. Struktura zidentyfikowana przez Sarę Parkak i Christophera Tuttle to duża, prostokątna platforma mierząca, na której siedziała kolejna, nieco mniejsza platforma. Budynek ten miał kiedyś monumentalne schody prowadzące na mniejszą platformę, na której szczycie stały kolumny z piaskowca. Dalsze badanie tego miejsca dostarczyłoby cennych informacji dla naszego zrozumienia publicznych obszarów ceremonialnych Nebatejczyków, tematu, w którym zaczynają pojawiać się nowe badania, piszą w swoim raporcie Parkak i Tuttle. Marmiti dei Giganti. Pomiędzy Otranto a Porto Badisco w krajobrazie dzikiego piękna znajduje się garnek olbrzyma. Idealnie kulisty kamień, który nie ma nic wspólnego z dziełem człowieka i który od lat fascynuje ciekawskich, którzy przyjeżdżają aż z Japonii, żeby to zobaczyć. Legenda głosi, że w czasach starożytnych na tym wybrzeżu tajemnego i magnetycznego uroku pierwotna bogini pozostawiła jajko, które było rezultatem tysiącletniej miłości. W rzeczywistości jest to cudowne zjawisko naturalne, które można stworzyć tylko z niezwykłą wytrwałością i cierpliwością w kompetentnym modelowaniu skały. Woda erodowała skałę nieustannym ruchem fal, a wiry wody wygładziły jego powierzchnię. Na dzisiaj to już wszystko. Nie zapomnij o łapce w górę, jeśli podobał Ci się odcinek, i subskrypcji naszego kanału. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!